Witam, z tej strony Kuba z kanału PNTCMZ Football i prosiliście mnie, żeby wrócić do podstaw i nagrać właśnie jakieś poradniki piłkarskie. I postanowiłem, że zbiorę dla Was 10 według mnie najbardziej skutecznych zwodów piłkarskich. I będą to zwody, które już możliwe, że kiedyś pojawiały się na innych odcinkach, ale teraz zbiorę 10 właśnie w kupę, żeby pokazać Wam i może Wy sobie tam wybierzecie 3 albo 4, które uda się Wam później zastosować w meczu. Dlatego oglądajcie uważnie i zostawcie pod tym filmem powiedzmy 10 tysięcy łapek w górę, tak dla motywacji, żebym wiedział, że właśnie chcecie tego typu filmy, ponieważ one naprawdę Was rozwijają i dzięki temu stajecie się lepszymi piłkarzami. Tutaj przedstawiam Wam 10 zwodów piłkarskich, dzięki którym poprawicie swoje umiejętności, ale tu macie na stronie pntcmz.pl kurs piłkarski, dzięki któremu w 30 dni poprawicie na ogół wszystkie swoje umiejętności, ponieważ razem z najlepszymi trenerami zawarliśmy tam dawkę skutecznej wiedzy, dzięki której naprawdę Wasze umiejętności wzrosną. Na stronie pntcmz.pl możecie ten kurs kupić. Nie będzie tutaj osoby, która będzie jakby symulowała obrońcę, ponieważ będzie to na szybko po prostu pokazane 10 zwodów, szybki zwód, następnie szybkie pokazane takie wytłumaczenie i kolejne od razu, żeby to właśnie tak szybko, fajnie, sprawnie przeszło i żebyście właśnie z tych 10 zwodów wyłapali jakieś na przykład 3, które według Was będą przydatne na meczu i dzięki temu później odkrywacie każdego przeciwnika. Także w sumie nie będziemy przedłużali. Oczywiście pamiętajcie, żeby odwiedzać sklep sportowy eleventwsports.pl, gdzie macie najlepsze ceny i najlepszy asortyment na polskim rynku. Jeszcze taka wstawka, pamiętajcie właśnie, żeby subskrybować kanał, tu się pojawia czerwony przycisk subskrybuj, kliknijcie go, ponieważ to bardzo naprawdę motywuje i już mamy prawie to 600 tysięcy subskrypcji, dlatego kliknijcie suba i lecimy z filmem. Na samym początku bierzemy pod uwagę zwód, który mi się osobiście bardzo podoba. Zobaczcie, podbiegamy sobie pod pachołek, następnie staramy się zmylić przeciwnika, że idziemy w tamtym kierunku, zobaczcie, tak? Szybkim ruchem zatrzymujemy piłkę, wycofujemy, wychodzimy na czystą pozycję. Oczywiście pamiętajcie o tym, że ja tutaj nie mam przeciwnika, a na boisku ten przeciwnik jest. I musimy właśnie jak najbardziej wykonywać takie mylące balansy ciałem, żeby w jak największym stopniu właśnie zmylić przeciwnika. Także zobaczcie, biegniemy. Idziemy tak. Wyjście. Czas na drugi zwód, tu się bardzo zdziwicie, ponieważ będzie to coś ogromnie znanego i popularnego, ale uwierzcie mi, że ponieważ stosują to najlepsi piłkarze, to jest to zwód naprawdę bardzo skuteczny, jeżeli wykonamy go poprawnie i z odpowiednią szybkością. Zobaczcie, nabiegamy, wykonujemy ruch, najpierw na przykład prawą nogą i wtedy musimy wyjść w lewą stronę. Nie możemy wykonać tego manewru i pójść w prawą stronę, ponieważ wtedy przeciwnik ma dużo większe szanse, żeby tą piłkę odebrać. Wygląda to tak, zobaczcie, biegniemy na przeciwnika. Okulary. Tylko jeszcze pamiętajcie, żeby wykonywać to wszystko w odległości co najmniej 2, 3, 4 metrów od przeciwnika. Żeby dać sobie większy zakres ruchowy do tego, żeby jeszcze w jakimś tam momencie szybciej tą piłką na przykład kręcić. Zobaczcie, tak? Okulary wyjdzie. Czas przejść do trzeciego zwodu. Pomyślałem, że będziemy robili na takiej zasadzie, że co jeden zwód, te zwody będą albo właśnie wykonywane na pełnej szybkości z mniejszą ilością zwinności, a drugie będą takie, że właśnie z małą taką dawką techniki i zwinności bardziej zaawansowaną. Także zobaczcie, teraz jest właśnie ten drugi zwód. Biegniemy na przeciwnika, następnie około metra dwóch wykonujemy jakby taki zamach w tym kierunku, następnie wycofujemy piłkę do tyłu i idziemy z takim obrotem. Czwarty zwód, który jest najprostszym zwodem, bo tak naprawdę polega tylko i wyłącznie na nagłym zmianie kierunku. Tylko ważne jest to, żeby już na samym początku nie biegnąć prosto na przeciwnika. Wtedy mamy mniejsze możliwości. Staramy się właśnie przeciwnika ściągać w jednym kierunku, czyli na przykład biegniesz tutaj takimi krótkimi właśnie kontaktami z piłką, następnie szybkim ruchem zmienić kierunek biegu. Musimy właśnie te kroczki robić jak najbardziej zwinne, ponieważ wtedy przeciwnik nie spodziewa się, w którym właśnie kroczku zastosujemy ten element zamieniania strony. Dobra, czas na piąty zwód. I pamiętam, jak jeszcze Neymar właśnie za czasów gry w Santosie, gdy byłem młodszy, na jednym z meczy zastosował właśnie taki zwód, który bardzo mi zaimponował. Zobaczcie, podbieg do przeciwnika, następnie kilka metrów przed nim wykonał taki właśnie manewr. Przetoczenie i pójście w całkowicie odmiennym kierunku. I nigdy wcześniej u żadnego piłkarza tego nie zaobserwowałem, ale jest to zwód naprawdę skuteczny i można w pełni świadomie go wykorzystywać na meczach.
Zobaczcie, biegniemy na przeciwnika. Czas na zwód szósty i jest to trik równie często stosowany właśnie przez największej sławy formaty piłkarskie. Chodzi tu o to, że nabiegamy na przeciwnika i następnie wykonujemy szybki manewr polegający na zmianie stóp prowadzących. Zobaczcie, biegniemy, następnie przy podbieganiu szybkim ruchem zmieniamy stopę i tym samym omijamy właśnie stopę przeciwnika. Pamiętajcie o tym, żeby właśnie wykonywać jak najwięcej takich ruchów mylących nawet przeciwnika, takich właśnie balansu ciałem, czy tam jakichś jeszcze większych ruchów stopą, żeby właśnie jeszcze bardziej zmylić przeciwnika i podnieść skuteczność wykonywanych trików. Czas na zwód siódmy i jest on troszkę bardziej skomplikowany. Ja na przykład, żeby wam podać przykład zastosowania na meczu, zrobiłem go na stadionie Legii Warszawa. Tu się wam właśnie pokazuje, jak go wykonałem. A teraz właśnie pokażę wam, jak go zrobić właśnie w praktyce na takim boisku. Także zobaczcie, biegniemy na przeciwnika, następnie chwilę przed nim zatrzymujemy piłkę, chcemy właśnie go jakoś sprowokować, żeby do nas podszedł. Następnie wycofujemy się do tyłu w taki sposób, podbijamy piłkę drugą stopą i odbijamy piętą nad sobą i nad przeciwnikiem, tak? Podrzutka. Tylko pamiętajcie, jeżeli jest mecz, no te ruchy muszą być naprawdę wykonywane szybko i my musimy wyczuć odpowiedni moment na zastosowanie danego zwodu. Tak jak na tym meczu na przykład byłem w dogodnej pozycji i mogłem go spokojnie zastosować. Zobaczcie, biegniemy, zatrzymujemy piłkę, wycofujemy do tyłu, podbitka. Zwód numer 8, nazywany ruletką. Myślę, że większość osób go zna, ale również większość osób go nie stosuje, a nie wiem czemu, ponieważ jest to zwód, który jest naprawdę skuteczny. Biegniemy na przeciwnika, następnie wykonujemy tą tak zwaną ruletkę, czyli patrzcie co. Przetoczenie między jedną a drugą stopą. Ten zwód jest troszkę skomplikowany początkowo, ale pokażę wam, jak właśnie nauczyć się lepiej tego manewru. Także nabiegamy na przeciwnika i najpierw uczymy się jedną nogą przenieść ciężar ciała właśnie w taki sposób. Patrzcie, tak? Biegniemy, przenosimy sobie tak ciężar ciała. Następnie staramy się dołożyć jednocześnie drugą stopę i ją również przetoczyć. Patrzcie. Biegniemy, przetaczamy jedną, drugą. Jesteśmy na czystej pozycji. Zwód numer 9, który również należy właśnie do tych odmian zwodów o nazwie Rainbow Flick, tylko w tym momencie piłkę przerzucimy w całkowicie inny, odmienny sposób. Kamerzysta przy tym, jak go widział, jak mu pokazywałem, powiedział, że to jest dokładnie ten sam zwód, a to jest zwód całkowicie odmienny. Biegniemy, zatrzymujemy sobie piłkę, albo nawet nie zatrzymujemy, dalszą stopą od przeciwnika podbijamy w taki sposób, następnie piętą nad sobą, nad przeciwnikiem, tylko wiadomo, że w momencie, kiedy robimy to szybciej, no to jest nam łatwiej tą piłkę podbić. Zobaczcie, jak to wygląda. Biegniemy, zatrzymujemy piłkę, podbijamy. 10, który kiedyś pokazywałem już na odcinku, ale myślę, że warto jest go pokazać. Biegniemy na przeciwnika, a następnie zatrzymujemy piłkę do siebie, szybki obrót i wychodzimy na pozycję czystą. Także zobaczcie, jak to wygląda szybciej. Zatrzymanie. Zatrzymujemy piłkę i wychodzimy na pozycję. Także to byłoby już na tyle w tym odcinku. Jeżeli chcecie jeszcze bardziej podszkolić swoją wiedzę piłkarską, to zachęcam do zakupu kursu pntcmz.pl, dzięki któremu na pewno zdecydowanie podniesiecie swoje umiejętności piłkarskie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!